Dziękuję Państwu za spotkanie. Życzę wspaniałych obchodów tego święta grunwaldzkiego. Święta, które, tak jak powiedziałem, było czczone już przez naszych przodków w XV wieku jako wielkie święto narodowe. Pamiętajmy o tym wielkim naszym zwycięstwie, ale pamiętajmy też o okolicznościach odniesienia tegoż triumfu i o całej historii relacji Polski z zakonem krzyżackim, bowiem Grunwald wpisuje się tak naprawdę właśnie w cały ciąg wydarzeń od sprowadzenia krzyżaków do Polski aż po czasy Zygmunta Starego i, jak pokazałem Państwu, no, również po części, również aż po czasy współczesne, bowiem zakon krzyżacki istnieje do dzisiaj. Dziękuję Państwu za wspólnie spędzony czas. Pozdrawiam serdecznie z Krakowa i mam nadzieję, że po ustaniu epidemii będziemy mogli spotkać się również na żywo. Do zobaczenia. Pozdrawiam serdecznie.